Szkoły podstawowej uprawia sport. Biega od 9 lat i nie ma chyba mieszkańca Koszalina, któremu choć raz nie obiłoby się o uszy nazwisko Małgorzaty Hołub. Zdobywa medale w sztafecie i w biegu na 400 metrów, ale jej przygoda ze sportem ma swój początek w zupełnie innej dyscyplinie. Zaczęłam trenować koszykówkę w 4 klasie szkoły podstawowej. Znaczy się na początku nie mogłam trenować, bo miałam problemy ze wzrokiem, ale później lekarz wyraził zgodę i moim marzeniem właśnie było pójść do klasy sportowej. Zaczęłam trenować i od 4 klasy szkoły podstawowej do prawie końca gimnazjum trenowałam koszykówkę. I trener jak mi powiedział, że mam przyjść na trening, mówię, Boże, co za beznadziejny sport, nie będę tego trenować, biegać w kółko, ale nudy w ogóle, gdzie w koszykówka taki fajny sport drużynowy, naprawdę wiele się działo, ale później z biegiem czasu, jak zaczęły przychodzić pierwsze osiągnięcia, jakieś tam, byłam trzecia na mistrzostwach województwa, to jakoś tam zadecydowało, że jednak wybrałam lekkoatletykę. To już będzie 9, nawet 10 lat, kiedy tu Gosia pierwszy raz pojawiła się w spodenkach koszykarskich, za kolana, no i tak przez rok czasu przychodziła w takim stroju. No jednak ta waga się przechyliła na nas, na lekkoatletykę i całe szczęście. Początek przygody z lekkoatletyką nie wskazywał, że Małgosia po kilku latach będzie w czołówce sprinterek w Polsce. Przyszłam sobie, żeby potrenować. Tak naprawdę szczytem moich marzeń było wygrać Mistrzostwa Województwa. No ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak już zdobyłam to Mistrzostwo Województwa, no to później dalej. Chciałam się zakwalifikować na Mistrzostwa Polski, bo na pierwsze się nie zakwalifikowałam. Na drugie się zakwalifikowałam. Pojechałam z 7 czasem, no i trener mówi, że jestem w miarę dobrze przygotowana. Ale wtedy to było moje pierwsze zawody, takie poważne i bardzo się zestresowałam i byłam 14, także taki kubeł zimnej wody od razu wiedziałam, takie frycowe tak zwane, zapłaciłam. No ale później z biegiem czasu ja dochodziłam tak naprawdę powoli do tego. Najpierw właśnie byłam 14, potem byłam 7 na Mistrzostwach Polski. No i dopiero później byłam 3, także jak byłam 3, to wyłam jak bubr, jak dobiegłam, dostałam ten medal, także to było naprawdę fajne doświadczenie. Nie spodziewałem się, że aż takie wyniki będą, bo tu praktycznie padły rekordy województwa, klubu to już nie mówię, do rekordu Polski też niedużo brakuje, może coś z tego jeszcze wyjdzie, ale naprawdę, no, szczerze mówiąc, no, nie spodziewałem się, że na tak wysoki poziom wejdzie. Trening Małgosi Hołub jest mocno zróżnicowany. Rozłożony na 6 dni w tygodniu. Codziennie wygląda inaczej i zawiera ćwiczenia zarówno siłowe, jak i wytrzymałościowe. Różni się on także ze względu na porę roku. Zimą kładzie się nacisk na wzmocnienie mięśni oraz wytrzymałość. Trening w dużej mierze zawiera ćwiczenia siłowe. Latem z kolei rozwija się dynamikę i szybkość, co ćwiczy się m.in. poprzez start z bloku startowego. To zależy, jaka ranga zawodów, ale przeważnie no, są 4 treningi, dzień przed zawodami jest rozruch i zawody. I tak to się odbywa co tydzień praktycznie. Życiowy rekord, 400? 52,28 z zeszłego sezonu, no i w tym sezonie 52,43, czyli zbliżam się, ale jeszcze to nie jest to. Ale mam nadzieję, że na Mistrzostwach Polski Seniorów w końcu przełamię tę barierę i będzie dobrze. No, po co się cofasz do tyłu, Gosia? Wychodzisz i jest naduszenie w tył.
ja, mi się wydaje, że ja mam coś takiego, że ja inaczej nie potrafię się wybić, tylko muszę się cofnąć, żeby... Tak jak sprężynka, że muszę na dół, żeby podskoczyć. Jak sprężynkę, no to trzeba czekać, zrób jeszcze raz. Bez błędów to nie ma sukcesów praktycznie. Gdyby to szło tak łatwo, szybko, to po co ja tutaj bym był w ogóle na tym stadionie? Rozpisałbym i dziękuję, nie? I na wakacjach bym był. A tak, no niestety, no trzeba obserwować cały czas zawodnika, żeby wiedzieć, co zrobić na drugi dzień, prawda? Także to jest, nie jest takie łatwe. Nie, bo pozycja na gotów była u ciebie już wychylona. A ty musisz, mieć w linii prostopadłej. Szczytem marzeń jest krążek z Igrzysk Olimpijskich, ale no, nie ma co się oszukiwać, po prostu konkurencja jest tak duża, że jest naprawdę bardzo ciężko. Ja naprawdę bardzo pracuję na to, żeby pojechać na te igrzyska, żeby zobaczyć taką imprezę. Właśnie u mnie większość dziewczyn, z którymi teraz biegam w sztafecie, były właśnie w Londynie. Mi się nie udało. Dlatego ja pracuję na to, żeby właśnie pojechać tam i coś taką imprezę po prostu nawet po prostu zobaczyć tak od środka, jak to wygląda, jaka jest atmosfera. No myślę, że wszyscy o czymś takim marzą. W pokoju Małgosi wyeksponowanych jest kilka medali i pamiątek z zawodów. Komu ja dedykuję swoje medale? Szczerze mówiąc, nie wiem, nigdy się tak nad tym dokładnie nie zastanawiałam. Jakoś dedykuję je wszystkim, którzy mi pomogli. Na pewno część to jest, tylko bardzo duża jest zasługa trenera, no, rodziców, chłopaka, który mnie wspiera. Także myślę, że ciężko jest, znaczy ja osobiście ciężko, nie mam akurat takiej jednej osoby, której tak zadedykowałabym to, ale myślę, że każdy po części jest takim tego współautorem i dedykuję te medale wszystkim im. Teoretycznie najcenniejsze to jest to złoto z Tampere. Tutaj jest srebro Stalina też z Mistrzostw Europy. Na pewno ten pierwszy na Mistrzostwach Polski, bo po eliminacjach byłam pierwsza i ja z początku wiadomo jak to jest, no mówię, może będę pierwsza, ale nawet jak dobiegłam trzecia, zdobyłam ten brązowy medal, to było po prostu szaleństwo, to byłam chyba takie trzy, to jest właśnie, bo ten jest pierwszy. Kolejny medal to na halowych Mistrzostwach Polski juniorów, zdobyłam złoto i jak dobiegłam po prostu pierwsza, to łzy w oczach, trener też taki szczęśliwy, pierwszy jego zawodnik, który zdobył złoty medal, także no myślę, że ten jednak złoty. No i chyba ten z Tampere teraz, które byłyśmy pierwsze, bo to był rekord Polski. Mieliśmy taką naprawdę, nawet tutaj chyba nie chodzi o ten złoty medal, tylko o tą taką drużynę, którą miałyśmy, że to wszystko zrobiłyśmy razem, naprawdę wszystkie się super dogadywałyśmy. Taki to był taki grupowy, fajny medal, dlatego tak bardzo miło go wspominam. Małgosia oprócz tego, że jest sportsmenką, jest przede wszystkim młodą dziewczyną, która między studiowaniem, treningami i zawodami ma jeszcze życie prywatne. Jakoś staram się żyć normalnie, fakt, że trenuję, ale no... Jak jestem młodą dziewczyną, tak każdy czasem jest czas na trening, jest czas na naukę, no ale też jest czas na rozrywkę. No, trzeba wszystkiego w życiu spróbować, ja tak prawie wszystkiego spróbować. No myślę, że jestem jakąś tam normalną dziewczyną, która też lubi pójść na imprezę. No, to są chyba te młodzieńcze lata, więc każdy musi się kiedyś wyszaleć. Małgosia Hołup nie pamięta, kiedy miała ostatnio wolne wakacje, ale jest taki jeden dzień w tygodniu, który należy tylko do niej. Niedziela. Niedzielę mam wolną, wstaję rano, staram się jak najpóźniej, a że lubię pospać tak, że to jest późno. Znaczy, no, to jest około godziny 10, także moja mama twierdzi, że to jest połowa dnia. No i wstaję sobie o tej 10 i to jest taki no, luźny dzień. Dziś Małgorzata Hołup osiąga sukcesy, ale już wie, że swojej dorosłości nie chce spędzić na bieżni. Mój sport, nie da się trenować lekkoatletyki przez całe życie. Myślę, że są dziewczyny, które
jeszcze w wieku około chyba 32 czy 34 lat. No jest przykład Ani Jesień, która była na igrzyskach. Jednak ja nie jestem tego zdania, że no ja po prostu bym tak nie chciała. Ja chcę, jeszcze troszkę na pewno potrenuję, bo to jest super przygoda. Jak na razie idzie mi bardzo fajnie. Na pewno będę trenowała, taki mam plan, do igrzysk w Rio, a potem naprawdę wszystko może się zdarzyć. Także nie wiem, jakoś nie planuję, że na przykład do 30 jedyne, czym będę się zajmować, to trenowanie, raczej nie. Ale zanim Małgosia pożegna się z bieganiem i zawodami, jeszcze trochę minie. Tymczasem trzymajmy kciuki za jej start w Mistrzostwach Polski Seniorów w Szczecinie. Te odbędą się w ostatnich dniach lipca. Małgorzata Hope ma 22 lata. W sporcie osiągnęła już dużo. Apetyt ma na igrzyska w Rio de Janeiro w 2016 roku, a prywatnie ma duże poczucie humoru, dystans do siebie i wydaje się być po prostu szczęśliwym człowiekiem.